Wracamy do śmierdzącej sprawy z Sosnowca, którą poruszaliśmy już w czerwcu ubiegłego roku. Mieszkańcy jednej z ulic skarżą się na odór chemikaliów w swoich mieszkaniach i zarzucają służbom opieszałość w sprawie wykrycia źródła smrodu. Tak naprawdę sytuacja ciągnie się od kilku lat, a sprawcy wciąż nie udało się złapać. Winnych więc nie ma. Są za to ciągłe interwencje. Fatima Orlińska. Mieszkańcy ulicy Swobodnej w Sosnowcu mają dość nie tylko smrodu, który od lat czują w swoich łazienkach, ale i ciągłych interwencji. Tylko w tym tygodniu Straż Pożarna, Policja i sosnowieckie wodociągi przyjeżdżały na miejsce dwa razy. Za każdym razem normy benzenu, który jest składnikiem m.in. rozpuszczalników, były znacząco przekroczone. Jak informują mieszkańcy, tylko w 2022 i 2023 roku odnotowali ponad 50 dni, kiedy w ich domach śmierdziało chemikaliami. Wszyscy podejrzewają zakład produkcyjny, który jest niedaleko stąd. Tak naprawdę nie ma innego pomysłu, kto mógłby spuszczać takie substancje. W zakładzie produkcyjnym jest malarnia, w której na pewno przed procesem malowania muszą być wytrawiane rozpuszczalnikami te przedmioty. W związku z czym my nie znamy odpowiedzi, kto jest tak naprawdę winowajcą. Natomiast wszystkie poszlaki wskazują na firmę znajdującą się niedaleko stąd. Co jednoznacznie wykluczają sosnowieckie wodociągi, które przekazują, że wspominana firma kontrolowana była już wielokrotnie i to nie ona jest źródłem zanieczyszczeń. Wodociągi wielokrotnie również pobierały próbki ścieków do badań. Dopuszczalne normy trujących benzenu, toluenu i ksylenu wielokrotnie były przekroczone. Sprawcy wylewania zanieczyszczeń nadal nie można namierzyć. Jest nam niezmiernie trudno złapać, bo prawdopodobnie to w którymś z lokali mieszkalnych, które tam jest, ktoś wrzuca do kanalizacji rzeczone rozpuszczalniki, a my nie mamy prawa wejść do mieszkań. My współpracujemy zarówno z policją, jak i z prokuraturą, jak i z WIOS-em. Każdy z nas tym tematem się zajmuje i zawężamy już teraz pole podejrzeń. W październiku ubiegłego roku mieszkańcy składali w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury, jednak we wrześniu tego roku postępowanie zostało umorzone. Jak przekazał nam w rozmowie telefonicznej oficer prasowy sosnowieckiej policji, postępowanie prowadzone w kierunku zanieczyszczenia środowiska w znacznych rozmiarach nie wykazało znamion przestępstwa. Swoje czynności prowadzi również Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach. Inspektorzy w poniedziałek potwierdzili, że w jednym z mieszkań są wyczuwalne zapachy, przypominające zapach rozpuszczalnika. Razem ze Strażą Pożarną, z policją przeprowadzili kontrolę pomieszczeń, mieszkań oraz piwnicy. Inspektorzy przeprowadzili również oględziny interwencyjne na terenie zakładu sąsiadującym z budynkiem. Nie potwierdziły, aby na terenie zakładu były obecne takie same zapachy, jakie były zidentyfikowane wcześniej w jednym z mieszkań. We własnym zakresie pomiary prowadzi każdorazowo również interweniująca Straż Pożarna. W ostatnim czasie interweniowaliśmy dwukrotnie jako specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-ekologicznego pod wskazanym adresem. Działania były nakierowane na ustalenie parametrów atmosfery, czy występują związki, czy też substancje, które mogłyby zagrażać życiu, czy też zdrowiu mieszkańców. Jak przekazała straż, badania nie potwierdziły zagrożenia w budynkach. Mieszkańcy informują, że podczas wcześniejszej interwencji pod koniec listopada konieczna była ewakuacja, ponieważ pomiary gazu wykazały zagrożenie dla zdrowia i życia. Lokatorzy Swobodnej czują się lekceważeni, dlatego zapowiadają zbiorowy pozew. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska zaproponował spotkanie w sprawie ciągnącego się od kilku lat problemu, na które zaprosił wszystkie służby, ale i przedstawicieli miasta. Miałoby się ono odbyć jeszcze przed świętami.